9 czerwca mamy przyjemność tutaj jako zespół usług komunalnych gościć na oczyszczalni wszystkich mieszkańców gminy Kozibłowy. Zorganizowaliśmy dla nich dni otwarte oczyszczalni. Termin ten jest nieprzypadkowy, ponieważ dokładnie rok temu oczyszczalnia zaczęła działać. Pierwsza beczka wpłynęła dokładnie 6 czerwca 2016 roku. W wczorajszym dniu mieliśmy osoby starsze, a dzisiaj oprowadzamy grupy ze szkoły w ramach edukacji ekologicznej. Chcemy zapoznać młodzież i dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z procesem oczyszczania ścieków. Oczyszczanie ścieków w Kozibłowach jest pierwszym krokiem do tego, aby nasza gmina była ładniejsza i czysta. I pod takim hasłem też te dni otwarte się odbywają. Czysta gmina Kozibłowy. Obecnie oczyszczalnia ścieków przyjmuje tylko ścieki dowożone. W planach jest wykonanie sieci kanalizacyjnej. Projektowana jest obecnie sieć kanalizacyjna na terenie miasta Kozibłowy. Są już projekty z pozwoleniem na budowę, jeżeli chodzi o kolektor, który będzie doprowadzał ścieki z miejscowości Kozibłówki. Także jest projekt z pozwoleniem na budowę i mam nadzieję, że to jeszcze w tym roku się wydarzy. Będzie wybudowana pompownia ścieków, która będzie dostarczała te ścieki z miejscowości na oczyszczalnię ścieków.